STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Wracamy do Zabrze bez punktu, ale było naprawdę bardzo blisko. Ale wracamy bez punktu, także tutaj nie udało się na Jagiellonii wywalczyć chociaż tego jednego punktu, czego było bardzo blisko. No i za chwilkę będzie kolejny mecz. Wtedy mamy szansę z Wisłą zdobyć 3 punkty i teraz już patrzymy na Wisłę. Grając w dziesiątkę przy stanie 1-1, graliście naprawdę dobrą piłkę. Widać było, że walczycie cały czas o pełną pulę. Tak, mieliśmy dwie sytuacje, żeby podwyższyć wynik, a niestety nie udało się. Później był czas Jagiellonii, oni na nas troszkę usiedli, zdominowali to i ten mecz. I broniliśmy się do praktycznie tej 93 czy 2 minuty. Rzut karny, z tego co słyszałem, niesłuszny. No ale trzeba się z tym pogodzić, sędzia podyktował. Mi nie udało się obronić, także Jagiellonia wygrała 2-1. Byłeś bliski, wyczułeś intencję strzelca, ale chyba jednak uderzenie było trochę zbyt mocne. Dokładnie, uderzenie było troszkę zbyt mocne. No nie udało się, no. Dzisiaj 2 karne. Jeden nie wyczułem, jednego w ogóle nie wyczułem, drugi niestety po palcach. Czekamy, następny mecz, trzeba się odkuć. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.